Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Myślę, że my żyjemy w kraju, ale też generalnie w takiej kulturze cywilizacji zachodniej, gdzie bardzo mocno mamy te idee chrześcijańskie, katolickie, gdzie mówi się, że no właśnie grzechem jest uprawianie seksu przed ślubem, że grzechem jest uprawianie seksu z kimś innym niż żona, mąż. Że trzeba nie uprawiać właśnie tego seksu, bo inaczej jesteś, jeśli kobieta, właśnie też trochę jest taki podwójny standard, że to raczej na tę kobiecą seksualność jest kładziony nacisk, żeby te kobiety stawały w cudzysłowie, bo tak bym nie powiedziała, czyste, nienadgryzione do tego ślubu. Nie mówiłby się o czystości mężczyzn. Dokładnie. Nawet właśnie w tych kulturach takich katolickich uważa się, że mężczyźni powinni spróbować, powinni zdobyć doświadczenie, zanim zwiążą się z kobietą, bo to właśnie oni mają wprowadzać kobiety w te arkana życia miłosnego. Przecież to mężczyzna kobiecie w ogóle pokazuje, jak działa świat. No, dokładnie, mężczyźni tłumaczą nam świat. No więc też nad tą naszą seksualnością powinni mieć władzę. To właśnie też w tym takim paradygmacie to żona ma jakby obowiązek, aby uprawiać seks z mężem. Nie jest ważne, czy ona chce, czy nie chce. Wydaje się, że ma taki obowiązek. No a to niezależnie w jakim jesteśmy relacji, to zawsze każdorazowo każda ze stron powinna dobrowolnie, jasno, świadomie wyrazić zgodę tu i teraz. Czy chce uprawiać seks, daną czynność seksualną podjąć, czy nie. To zawsze myślę, że warto podkreślać. No ale wracając, więc to, że ta kobieca seksualność była taka uznawana za grzeszną, że w ogóle właśnie kobiety, dlatego mężczyźni muszą nad nimi panować, no bo one są rozwiązłe, że łatwiej są słabsze na ciele i umyśle, więc łatwiej je do złego przekonać. No to się wiąże, to jest od wieków, od procesów oczary, gdzie to właśnie głównie kobiety były oskarżane i właśnie posądzano je o stosunki z diabłem. Zwłaszcza czym starsze, tym bardziej miały być lubieżne, nienasycone i skore do takich właśnie występków. Za to płonęły na stosach, to było po prostu regularne ludobójstwo. Też jakby za to nikt nie odpowiedział. Kolejne rzeczy to wycinanie nam łechtaczek, ponieważ... Co nadal się dzieje. Tak, to nadal się dzieje, ale generalnie to się też właśnie działo niby w Europie, w oświeconej Europie, na dworach królewskich, gdzie lekarze królewscy uważali, że kiedy kobiety właśnie masturbują się, dotykają łechtaczek, no to robią to ze szkodą dla mężczyzn, że generalnie prawidłowy stosunek to jest stosunek seksualny, penetracyjny kobiety i mężczyzny, więc właśnie no, kobieta z łechtaczką, która może sobie sama sprawić przyjemność, no to jest coś nieprawidłowego. No i też myślę, że ta religia próbuje nam narzucić takie spojrzenie, że właśnie, że tylko ten seks jest dobry, kiedy chcemy go uprawiać, żeby mieć potomstwo. A przecież wiele par nie może mieć dzieci. Przecież nie tylko to jest fajnego w seksie, że seks fajnie odkrywać i dlatego, że jest przyjemny. On po prostu jest przyjemny. Oczywiście, jeśli wszystko jest za zgodą, jeśli realizujemy swoje potrzeby. I właśnie no... To jest trochę odarcie tego, co nasze ciała nam mogą zapewnić, odarcie się z tej rozkoszy, jeśli tylko w wyznaczonych momentach w dni płodne będziemy uprawiać seks. Jeszcze nam mówią to księża, którzy teoretycznie nie prowadzą życia seksualnego. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.